Yo, bo niech daj. W sumie dawno nie grałem solo Q, znaczy nie nagrywałem solo Q, więc postanowiłem, że sobie nagram i dostałem Leona jako support, więc niech będzie. Byłem last pickiem. Nie protestowałem, bo po co? Nie ma takiej potrzeby. Welcome to Summoner's Rift. Więc włączę muzykę. First light approaches. Co ja swoją drogą dodaliby więcej tych tej muzyki tutaj. Chosen of the Sun. Smiteless. Okej. Okay. Mamy Riven w dżungli jak widzicie, Trundla na topie, będzie ciekawie. Dość. Rally to me. Ogólnie będzie wesoło, moim zdaniem. Mamy taki team all-in w sumie. Jeżeli złapiemy jedną osobę, to praktycznie jest dead. Jesteśmy w stanie ją zburstować, zatrzymać na tyle, żeby zabić. Tak się będzie zapowiadał mid-game. Okay, team ma trapy. Trochę kiepska, bo dobra. I must not fall. Zacząłem z dlatego, że mogę zaznaczyć więcej minionów na raz, które zostaną po prostu rozbite. Okej. Okay. Stay at the vanguard. W sumie i tak przed levelem drugim nie mam co wchodzić. Potrzebuję dwóch skilli obu. Tak samo E jak i Q. I must not fall. Blitzcrank był na topie. Ja wiem, że tu Blitzcrank cię. Poszedł jednak od swojej dżungli. Spoko. I will break their line. A, nie mam Q. Ja mam jak złapać. Katyn już hitnęła po level drugi, więc to wróży nas dobrze. Ja też za chwilę będę miał drugi, bliska będzie cały czas na pierwszym. To da nam przewagę. Jakby ta węź jeszcze troszkę bardziej wychyliła, te miniony by ją praktycznie pochłonęły. Ever vigilant. Dobra, okej. I will protect you. Katie ma przewagę levela nad Vayne, dobrze. Blitzcrank ciągle jest na poziomie pierwszym, więc nic nie są w stanie praktycznie zrobić. Tyle co nas ściągnąć pod turret, jeżeli nie zaatakujemy, to nic nie zrobią wtedy. Gdzie fala minionów to? Okej, okay. Na razie nudno, nic się nie dzieje, żadnych first bloodów, gang na top z naszej strony, ale pewnie nic z tego nie wyjdzie. Kurczę, zimno mi. Mogą założyć bluzę. Nie lubię tego skina i Blitzcrank. Nie wiem gdzie jest Nocturne. Misowałem. Mogliśmy przepuścić haras. Okej, okay, jest Nocturne.
Nice one! Po prostu perfekcyjnie. Ever vigilant. Mamy double buffa, więc przewagę na lane mamy bardzo dużą. Jakby wylądowało to Q, to przy następnym cooldownie Q Caitlyn po prostu wbił tam na pewnym impecie. Dla nas jest to perfekcyjne, że mamy double buffa. Mamy bardzo dużą przewagę. Wardujmy się, póki jeszcze mam wardę i możemy się posiedzieć jeszcze tam dość długo. Nice. Shield poszedł. First light approaches. I will protect you. To się cofnąć? Nie ma problemu. Dla mnie jest okej. Brakuje mi troszkę golda. Poczekam za 10 sekund. Nawet nie 10, dlatego że runy na golda. Zawsze to extra HP plus wardy. Sytuacja idealna wręcz. To mogę sobie odłożyć na ostatni slot. Filozofera złożę przy następnej okazji. Spaka. Mamy jeszcze jednego warda w trajbuszu, o którym prawdopodobnie nie wiedzą. Troszkę mi ping skacze. To nie jest za dobre. Jak zaś jest za 10 sekund. Boli. Bym miał 6 ten wbił po tą vein. A poza tym Caitlyn już nie ma many. To mnie martwi strasznie. Nie wiem, jego nagraża, że many nie ma. Potrzebuję 6 levela. First light approaches. Okej. Co ta wej zrobiła? Nie kumam. Nie rozumiem co ta wej zrobiła, ale po prostu... Bum. Nie wiem. Aha, wezmę filozofę, więcej pieniędzy. Wezmę pinka i pójdę na smoka.
Potem ewentualnie przyda się asysta, ponieważ Vayne nie ma szóstego. Więc ewentualnie jak podbiegnie do ściany, to będę mógł się dasznąć tam, do przeciwnika. A, top sobie radzi, elegancko. Ever vigilant. Easy. I will protect you. Potrzebujemy trochę damage'u, a nasz obu gier, dobra, jeszcze mid rozumiem nie ma many. An ally has been slain. An enemy has been slain. Twilight Fade. A bo trochę głupie z naszej strony. Oh well. It's not your job. Bywa, zdarza się, wzięliśmy smoka, nie pomogłaś na smoku. Trudno. Aha, smoka nie ma. A smoka nie ma. A, Caitlyn, proszę cię, nie ucz mnie grać. Nie, wcale nie pobudziła do gry. Co ona sobie żartuje chyba. Rally to me. Hihihi. Vayne to jest nasze najmniejsze zmartwienie, ponieważ mamy tyle postaci, które mogą ją zatrzymać, że to jest masakra. Oni praktycznie... No, mają dwie postaci, które mogą zatrzymać Caitlyn. Ale Caitlyn jest w miarę na tyle bezpiecznym czempionem, że powinna dać sobie radę. Jeżeli zagra w miarę bezpiecznie. Damy radę. Wszystko da się załatwić. Ever vigilant. Po tym nie spodziewałem się Biskanka. O, bywa. First light approaches. Rally to me. Jedna Vayne. Biedny ja, nie mam flesza. Oh wow. Jeszcze te butki będą dobre. Kapitanki do tego na pewno dokupię. Do tego, że będę leciał jako pierwszy, jeden z pierwszych, więc jak wszyscy będą mieli dodatkowy speed, biegnąc do mnie, będzie ok. A, so far so good. Przynajmniej ja mam,
przynajmniej ja tak myślę, że na razie radzimy sobie bardzo dobrze. Bot jest na luzie. Tam Nocturna się nie spodziewałem całkowicie, kompletnie. Trochę dziwne, że Nocturna przychodzi do nas, my jeszcze nie spuszczowaliśmy własnego tureta. Nie zdążę, ona zginie. Zabrzmi na Caitlyn. Działa tureta, co prawda. Tyle dobrego. Wiem, że tam bliska gdzieś się pewnie czai. Ja sobie poczekam. No, tak jak myślałem. No, ten tur odpadnie. Nie jestem w stanie z tym nic zrobić. Prędzej zginę i coś zrobię z tym. A, to było tyle? Ja, ona jest taka prosta, że to jest po prostu masakra. To jest jeden z najlepszych supportów, jeżeli chcecie kierować grę. Alista, Leona, to są najlepsze supporty do tego. Z tego względu, że po prostu możecie ochraniać bez problemu ludzi. Oh, come on. Oh. So sad. Mordowane całą ich dżunglę. Praktycznie nikt się nie prześlizgnie. Interesting. Oh, come on, kill her. Dla mnie to jest bomba, ja mogę ginąć, podobnie, że mój carry zdobywa kille, więc... sytuacja idealna wręcz. Na ich miejscu teraz to bym spadał stamtąd. No, Iggy test. Leona, so easy champion. Jak wezmą tego smoka, to... perfekcyjnie. Pięknie, mam buty. Ten armor to będą najlepsze dla mnie. Tak jak mówię, ja się wbijam w środek, mogę ginąć. I don't really care. I will protect you. Gdzieś Biskanka widziałem. No właśnie. Chosen of the sun. Rampage. Stay at the vanguard. Nocturne jest
Nocturne jest w okolicy. Tak, czule. Jak ona go nie widziała? Ja wiedziałem, że Nocturne jest w okolicy. Czułem, że ma ulta. Nie muszę się cofać. Jeszcze przynajmniej. An enemy has been slain. The sun always rises. An ally has been slain. Co faktycznie musimy się zgrupować. Mamy silniejszy skład, żeby na team fighty. Ever vigilant. Będzie to zdecydowanie dużo lepsze. Ja mogę tankować kawałek. No, najgorzej tankować Vayne, ale jeżeli Vayne padnie, to ja jestem ok. Bo ten Jax też wygląda dość silnie. Mainja Tabi, więc. Chosen of the Sun. Nie dajcie się pokować. To było niepotrzebne kompletnie. First light approaches. Run, you fool. Whatever. So stupid. Bulwark nawet nie kończy, nie jest potrzebny. Dobry Trump. Widzę, że wszyscy mają jakieś genialne pojęcie o graniu. Oh well. Frozenheart będzie dobry tutaj. Zresztą, jeżeli jego złożę, nie będę tego żałował. Tak, sobie będę zbierał na Chainwesta na tą Vayne. Mam dużo AD, więc. Nocturne, Jax i Vayne polegają na attack speedzie praktycznie. Nocturne może nie, ale Jax i Vayne polegają na attack speedzie. Więc Frozenheart tutaj jest jak najbardziej. Rally to
tam zabijają. No, tak. Miałem nadzieję zrobić fajną sztuczkę. Katie by spokojnie w tym czasie zdążyła do nas, ale nie wyszło. Wezmą smoka. Ellie spuszuje. Nie pomaga w ogóle swojemu teamowi, przez co przegrywają teamfight za teamfightem. Moim zdaniem tracę na tym więcej niż powinni. Mi się go przyda, skoro chcę Frozen Hearta kupić. The sun always rises. Frozen Heart to będzie fajny. Oh, really? How'd they die? Ever vigilant. Wygląda teraz naprawdę silnie. Oh well. Chando za bardzo wystrzela tą Vayne. The sun always rises. Może być i Baron. Okej. Okay. Ja wszystko jedno. Taka, dla mnie to jest trochę nudna gra. Dlatego nie biegać za bardzo Vayne. Znaczy Vayne. Leonom. Nie wymaga za dużo skilla ode mnie. Jeżeli tego nie skończymy szybko, to jesteśmy na przegranej pozycji. Jak można sfokusować tankowatą Leonę? Ja nie robię nic poza dostarczaniem małej ilości CC. Są takie podstawowe błędy ze strony przeciwnika, ale to jest po prostu masakra. Jest praktycznie koniec gry na przeciwniku. Popełniają naprawdę masakryczne błędy. Vayne, która stała i centralnie koło mnie na egzoście, pojawiła się w ogóle na egzoście, zamiast całkowicie zniknąć, odejść, poczekać, aż egzoście się skończy i dopiero wrócić do teamfightu. Więc po prostu nie mogli wygrać z nami teamfightu bez Barona, mamy Barona i po prostu... Praktycznie mieciemy wszystko. Ever vigilant. What the fuck happened? Ja mogę tankować bardzo dużo, więc się nie martwię o nic.
No vision, baby. A już to wykończę. Stay at the Vanguard. 222 armoru, nie przebiją się przez to za szybko. Jeden zagrożeń dla mnie jest Vayne. Vayne ginie, koniec gry. Całkiem nieźle. Czy zastanawiam się też mój mecz o promocję, czy nie? Chyba nie. A szkoda. Miałem chyba wcześniej, poprzednie mecze miałem o promocję. Kinda over, GG. Okej, to było na tyle, moi drodzy. Trochę mało komentarza, trochę nudny mecz, no. Ale tak, postanowiłem go nagrać. Dawno nie nagrywałem solo kill, już trochę się odzwyczaiłem od komentowania tego. W dodatku, jak się gra supportem, to bardziej się muszę skupiać na pozycjonowaniu, dlatego że support to jest najtrudniejsza pozycja. Tak, jest najtrudniejszą pozycją, mimo wszystko. Okej, moi drodzy, to było na tyle. Trzymajcie się, mówił dla was Buniek. Jak zawsze, życzę wam miłego dnia.